Żeby odpowiedzieć na to pytanie, myślę, że muszę cofnąć się gdzieś tak mniej więcej rok wstecz, ponieważ w codziennym życiu zauważyłam, że żyję bardzo szybko, bardzo intensywnie, ale nie ma w nim mnie samej. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłam, że chcę znowu nawiązać kontakt ze sobą. Wtedy znalazłam kurs mentora witalnego i oferta, w której po pierwsze właśnie nawiązujemy kontakt ze sobą, kładziemy nacisk na to, jak śpimy, jak jemy, jak się ruszamy i na to, że trzeba się relaksować, sprawiła, że poczułam, że chciałabym spróbować. Podczas kursu mentora witalnego przeszłam cztery filary, na których zasadzony jest sam kurs i przeszłam wszystkie te filary, przetestowałam je na sobie. Czyli poszerzając swoją wiedzę, jeśli chodzi o kwestie diety, jeśli chodzi o kwestie codziennej diety, jeśli chodzi o kwestie ruchu, snu i relaksu, poczułam pierwsze zmiany w swoim życiu. Później następnym krokiem było to, żeby pomyśleć o tym, żeby tą wiedzą i tym doświadczeniem się podzielić. Tak, ja mam grupę, prowadzę grupę, mieszkam w ogóle w Justynowie, w bardzo zielonej okolicy i prowadzę tam grupę slow joggingową. Prowadzę ją od ponad roku i tak naprawdę są to moje pierwsze doświadczenia w prowadzeniu grup i w prowadzeniu zajęć na świeżym powietrzu. Wcześniej prowadziłam zajęcia na sali, był to typowy pilates i ćwiczenia związane z ruchem, ze zdrowym kręgosłupem. Natomiast nigdy nie prowadziłam zajęć na świeżym powietrzu. Zawsze też chciałam spróbować biegać, ale biegać mądrze. Kilka prób, które podejmowałam wcześniej, zupełnie nie odniosło skutku, wręcz zniechęciły mnie do biegania. W momencie, kiedy poznałam Maćka Kozakiewicza i całą grupę Józefa Kociemskiego i całą grupę, która biega w tempie slow, nauczyłam się tego, poczułam, że jest to absolutnie ruch dla mnie, jest to ruch dostosowany do mojej energii życiowej, do tego, jaka jestem. Zaraziłam tym sposobem biegania kilka osób i tak przez rok udaje nam się tworzyć grupę i biegać razem. Mentor witalny pokazał mi, że nie muszę koncentrować się tylko na jednej grupie, o której wcześniej myślałam, czyli o kobietach w moim wieku, które chciałyby też w pewnym momencie przerwać takie pasmo rutyny w swoim życiu i chciałyby skontaktować się ze sobą i zacząć robić coś dla siebie, ale mądrze robić coś dla siebie. Myślę, że moimi grupami docelowymi i osobami, z którymi będę chciała też pracować, to będą osoby w wieku starszym, seniorzy, miałam już doświadczenie, prowadziłam z nimi zajęcia. Będą to grupy młodych ludzi, w grupie, którą prowadzę slow joggingową, w grupie slow joggingowej są dwie dziewczyny, mają po 15-16 lat i biegamy razem już ponad pół roku i chcę to kontynuować. Myślę też o osobach, które w ogóle mają problemy z kręgosłupem i o kobietach w ciąży.